Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Monika Muskała, Gabriela Muskała, współpracowniczki, które od lat już publikują dramaty, sztuki teatralne pod pseudonimem Amanita Muscaria. Tym razem obie zostałyście panie laureatkami konkursu na stypendium Dramatopisanie, pierwsza edycja tego konkursu w Instytucie Teatralnym. Gratuluję. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Cieszymy się ogromnie. Także szybko ten konkurs był zorganizowany, że po prostu tak, no jesteśmy w ogóle oszołomione. Najlepiej na takim spontanie się pisze, także dobrze, właśnie, że był właśnie tak krótki. Co to znaczy na spontanie? Zawsze mnie interesowało, jak się pisze dramat we dwie. To, tak, jeżeli mieliśmy trochę więcej czasu, tak, no bo mów ty. Nie, jeżeli chodzi o to pisanie wspólne, to na pewno nie jest taki spontan, bo to zawsze trwa długo i dzielimy się gdzieś tam zadaniami, na samym końcu spotykamy się i razem piszemy. Ale tutaj mówimy o tej eksplikacji, że to naprawdę było krótkie, szybkie zadanie i czasami to działa mobilizująco, zwłaszcza, że piszemy właśnie razem scenariusz filmowy teraz, więc trzeba było się wyrwać z innego tematu, ale to bardzo dobrze nam zrobiło. Pani Moniko, jak się pisze we dwie, może pani ma inny pogląd na ten temat? Nie. Dramaty pisze się znakomicie we dwie, czy w ogóle w duecie. Natomiast nie wyobrażam sobie, żebyśmy miały zacząć pisać razem wiersze czy prozę. Ale scenariusz czy sztukę teatralną to jak najbardziej, ponieważ polega to na pisaniu dialogu, więc najlepiej nie pisać, nie rozmawiać ze sobą tylko i nie monologować, tylko z kimś, z partnerem, a my się świetnie dogadujemy i świetnie się rozumiemy, mamy podobne poczucie humoru, jakoś, nie wiem, podobną wrażliwość i jakoś na razie nam to wychodzi. Obie jesteście prawdziwymi profesjonalistkami, bo zdradzę, że wasza eksplikacja była jedną z najlepiej napisanych eksplikacji, mimo że jak się dowiaduję, pisana była dość szybko. Zresztą wszyscy dramatycy czasu było niewiele, nie, tak. Dostali tym razem niewiele czasu. Sytuacja pandemiczna, że tak powiem, spowodowała, że start tej edycji naszego konkursu był troszkę opóźniony. Ale wszystko, mam wrażenie, skończyło się znakomicie, zwłaszcza dla was. Tak. Cieszę się. Chcę zapytać o inspirację. Na samym końcu tej eksplikacji dostajemy informację, że są to dwie inspiracje. Po pierwsze powieść Chrystus ukrzyżowany po raz wtóry. Po drugie, materiał dokumentalny zebrany podczas badań terenowych do filmu dokumentalnego. Poprosiłbym o wyjaśnienie dotyczące tej drugiej inspiracji. Co to za film? Co to za badania? To był film, który nakręciłam z Andreasem, z moim mężem, Andreasem Horwatem, na film dokumentalny. On funkcjonuje pod angielskim tytułem The Passion According to the Polish Community of Pruchnik. Film nakręciliśmy w Wielkim Tygodniu, bodajże 10 lat temu to było, w Wielkim Tygodniu właśnie w Pruchniku. Pruchnik to niewielka miejscowość na południowym wschodzie Polski, która słynie z takiego rytuału, który właściwie trochę jest dla mnie raczej takim rytuałem pogańskim niż może katolickim czy chrześcijańskim. Polega to na powieszeniu kuku Judasza w Wielki Czwartek nocą. Jest to taki trochę zwyczaj przez taki trochę nielegalny jakby, trochę taki wstydliwy i
szyje się tą kukłę gdzieś w stodole też nocą. I po prostu to obcowaliśmy z tymi ludźmi przez wiele dni, słuchaliśmy ich i przyjrzenie się takiej właśnie mikrospołeczności i jak funkcjonują takie rytuały i całe to przygotowanie do świąt Wielkiej Nocy, jakby... jest tutaj bardzo inspirujące, to znaczy my chcemy też z Gabrysią właśnie się takiej wsi przyjrzeć, bo wymyśliliśmy sobie nazwę Hultajewo i w jakimś takim mikrokosmosie, same też się wychowałyśmy w niewielkiej miejscowości, oj, siostra zniknęła. Jestem. A jesteś, dobrze. Bateria mi się troszkę wyładowuje. Jakby czujemy też te klimaty właśnie takiej niewielkiej społeczności z różnymi uprzedzeniami, z lękami, mocno, w której wiara też jest jakimś takim mocnym fundamentem, ale właśnie chcemy się temu przyjrzeć, czy na ile ten fundament jest mocny, na ile jest tylko jakąś taką fasadą i na ile faktycznie z tymi wartościami się identyfikujemy i na ile je potrafimy reprezentować. Testem dla tych wartości będzie przybycie do miasteczka o wdzięcznej nazwie Hultajewo, tak się odmienia, tak. Grupy emigrantów. Tytuł roboczy dramatu, nie wiem, czy sztuka będzie ostatecznie tak zatytułowana, brzmi Pasja według mieszkańców Hultajewa. Skąd ten pomysł, by skonfrontować taką dość zamkniętą, tradycyjną społeczność małego polskiego miasteczka z emigrantami i w ten sposób sprawdzić trwałość tego fundamentu, o którym pani mówi? Pani Gabrielo. Ja bym chciała jeszcze dodać może, że uzupełnić to, co powiedziała Monika, bo my piszemy dokumentalnie. Właściwie do tej pory zawsze pisałyśmy dokumentalnie, bazując na jakimś tam researchu, który robiłyśmy wśród realnych ludzi. Nigdy nie piszemy tylko z głowy, zawsze mamy jakieś postaci, bądź bliższe nam, bądź dalsze, które obserwujemy, które gdzieś w jakiś sposób nas fascynują, inspirują i z tego zawsze czerpiemy. I też od paru lat pracujemy w szkole, jako wykładowczynie w Szkole Filmowej w Łodzi i również mamy zajęcia z improwizacji i z tymi studentami przez cały rok pracujemy na improwizacjach, szukamy tematu. Najczęściej to są ich historie, które opowiadają. Jakieś osobiste historie, historie z ich życia, ich dziadków, niesamowite zawsze. I później oni improwizują sceny z tych historii, wybrane sceny, piszemy z tego sztukę i na końcu wystawiamy ją w formie egzaminu. I właśnie parę lat temu pracowałyśmy z nimi nad tą pasją, to znaczy gdzieś tam inspirując się Kazantzakisem, Już gdzieś tam dotknęłyśmy tego tematu i chcę powiedzieć, że to dla młodych było też niesamowicie ciekawe, bo ten temat jest emigrantów i uchodźców jest bardzo, bardzo gdzieś tam aktualny. Aczkolwiek dość taki daleki teraz, tak pozornie właśnie. Daleki, prawda? Pozornie, bo to znowu wraca, no więc właśnie. To znaczy, zastanawialiśmy się nad tym, rozmawiając w gronie naszych jurorów, naszej kapituły, właśnie nad aktualnością tego tematu. Pandemia trochę ten temat wyciszyła, bo też w ogóle unieruchomiła wszystkich, także tych, którzy emigrują i to na rozmaite sposoby, znamy te historie. Ale też jest prawdą, że nie doszło do takich konfrontacji w Polsce, ponieważ emigranci nie zostali wpuszczeni. Więc to jest troszkę
fantazja. Jest to fantazja, jest fantazją, jest przybycie takiej nieokreślonej właśnie grupy uchodźców, że po prostu nie będzie wiadomo, skąd oni są i kto ich przysłał, ale trzeba się będzie nimi zająć. Trzeba im będzie dać dach nad tak. głową, trzeba ich będzie nakarmić. A to, że jakby nie jesteśmy, że Polska, Polacy nie muszą się konfrontować na co dzień z tym problemem, no to jest, nie oszukujmy się, po prostu to jest, wystarczy tylko troszeczkę posłuchać, zastanowić się na Lesbos, tylko żyje w strasznych warunkach. Teraz, w tej chwili 20 tysięcy uchodźców, z którymi Europa również, to nie jest problem Greków. Tylko to jest problem europejski. To jest jakby właśnie też problem nasz, każdego z nas, gdy pomyślimy, że 20 tysięcy uchodźców utonęło w Morzu Śródziemnym w ciągu ostatnich lat. 20 tysięcy ludzi utonęło po prostu zanim się dostali do Europy w ogóle. I to tylko są jakieś takie dane szacunkowe, mocno na pewno zaniżone. I każdy z nas musi sobie jakby w swoim sumieniu odpowiedzieć na to pytanie też, czy jakby z tym cały czas żyjemy, udajemy, że tego nie ma, ale po prostu w tej sztuce chcemy się temu właśnie przyjrzeć, jak reaguje taka mała społeczność, jak reagują ludzie, którzy jakby na co dzień wyznają tę miłość bliźniego i żyją, chcą żyć według zasad, czują się chrześcijanami i co robią, gdy pojawia się ten inny, który dla nich jest w ich odczuciu jakimś zagrożeniem. Z eksplikacji wynika, że zachowują się różnie i reagują różnie. Pani Gabriela wspomniała wcześniej o współpracy z młodymi ludźmi, którzy na ten temat reagują bardzo otwarcie, żywo. I też podobnie, domyślam się, będzie w dramacie, bo rzeczywiście podział pokoleniowy jest w nim bardzo istotny. Tak, ja chciałam tylko właśnie powiedzieć, że oczywiście myśmy tego nie dotknęli, myśmy tego jeszcze nie przeżyli, prawda, ale naprawdę nie trzeba dużej wyobraźni, obserwując ludzi, obserwując to, jak reagują na to zagrożenie, jak łatwo jest ich, prawda, wyzwolić ten lęk, jak może wyglądać taka sytuacja. Do tego naprawdę nie trzeba wyobraźni. Pamiętam, jak improwizowaliśmy takie sceny właśnie ze studentami. To były sceny małżeńskie, gdzie ustaliliśmy sobie, że mąż jest tym takim tak zwanym tradycjonalistą, który absolutnie jest przeciwny, a żona nagle mu oświadcza, że ona by chciała tutaj przyjąć. Po prostu to, co ci studenci, którzy wspaniale zawsze improwizują, kiedy dostaną dużo informacji, prawda, na temat danej postaci, jak się nią napełnią, wystarczy to gdzieś tam zbudowanie w sobie jakiejś takiej bazy wiedzy, energii, emocji na dany temat, żeby to po prostu samo wybuchło i niesamowite były te zderzenia po prostu reakcji na wieść, że właśnie ktoś chce przyprowadzić uchodźcę do domu, żeby tutaj z nami zamieszkał i żeby się nim zaopiekować. Bardzo różne te reakcje były i to było wspaniałe też doświadczenie, które nam dało taką też no takiego kopa, że to jest naprawdę temat tak niesamowicie aktualny i uruchamiający również młodych ludzi i no myślę, że ciekawy dla wszystkich. Ale jest to też temat obarczony pewnym stereotypem, prawda? Na przykład takim, że starsze pokolenie będzie bardziej zachowawcze, przestraszone, a młodsze będzie gotowe, bardziej otwarte i gotowe pomagać. Jesteście pewne, że tak jest, że to się sprawdzi w rzeczywistości, tak powiedział? To znaczy nie. Chcemy się temu przyjrzeć i na pewno też w tej naszej społeczności będą osoby, powiedzmy z tego średniego pokolenia, również otwarte.
czy niekoniecznie konserwatywne i prawicowe, uznające, że jakby nie chcące się otworzyć na ten problem. Ale wcześniej mówiliśmy o tym podziale na młodych, starych. I faktycznie tutaj będzie to trochę też podyktowane pasją, ponieważ pomysł nasz na tę sztukę jest taki, że w tej wsi mieszkańcy przygotowują przedstawienie pasyjne i ci uchodźcy pojawiają się podczas tych prób. Kiedy właśnie starsi wcielają się tutaj w rolę zgodnie z wiekiem Poncjusza Piłata czy Kajfasza, natomiast młodym przypadają role Jezusa i apostołów. Ale nie chcemy absolutnie jakoś tego też podziału na dobrych i złych, na zachowawczych i otwartych zachować. Myślę, że to będzie, ale tu jeszcze chcemy to jakby w pisaniu to trochę wyjdzie. Jeszcze nie tak daleko nie jesteśmy planowani. No i na pewno to będzie nasza ulubiona forma, czyli tragikomedia. Tak. Gdzieś tam, gdzie ten absurd pełni bardzo dużą rolę. No tak. Groteska. Prowadziłyście na poły, podkreślam, komediowy motyw zamiany ról. Bardzo ciekawą postacią jest nauczycielka, która ostatecznie gra Judasza. Katechetka i zachowuje się w Jezusie. Się nie nauczyłem dobrze. Tak, katechetka, która gra Judasza, ale zakochuje się w Jezusie i chciałaby z nim ćwiczyć pocałunek. Tak, no i będzie tutaj przekraczać granice oczywiście, więc będzie też temat molestowania, ale właśnie odwrotny, nie tak jak może nieoczywisty powiedzmy. Bo kobietę będzie molestowała. Ale na pewno molestowanie nie będzie tematem gdzieś tam. Nie, no nie, 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 nie głównym tematem, będzie tak, jakimś tam motywem, prawda? Tak. No i Maria Magdalena też postać bardzo ciekawa. O niej nie wspomniałyśmy w eksplikacji, tak. Ponieważ był bardzo ograniczony, tak, no tyle, tylko 3600 znaków, więc musiałyśmy Marię Magdalenę wyrzucić. Ale to będzie bardzo ciekawa postać, tak. Wiecie, ale kto jest głównym bohaterem tego dramatu? Nie usłyszałam? Kto jest głównym bohaterem tego dramatu? Czy jest nim zbiorowość, czy rzeczywiście wyłaniają się jakieś postacie z pierwszego planu? Na pewno będzie dużą rolę odgrywał Jezus. On będzie taką, może nie wiem, czy główną postacią, ale na pewno będzie jedną z ważniejszych. Będzie takim bohaterem troszeczkę wiodącym. Tak teraz myślimy. To się jeszcze może zmienić. Aczkolwiek ale... ta elita miasteczka, tak. Ten burmistrz i grabarz i nie wiem, czy aż tak dokładnie możemy teraz o tym mówić. I ta elita miasteczka... Trójca tak zwana. Współpracująca tak. Tutaj z proboszczem. Też będzie bardzo istotna. Mhm. Jeszcze w czasie naszych rozmów dzisiejszych zastanawialiśmy się nad pewnymi kontekstami literackimi i teatralnymi, które mogły być dla Was inspiracją. Mhm. Na przykład przyszedł mi do głowy dramat Ireneusza Iredyńskiego, Jasełka Modern. Wystawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna, gdzieś tam na pewno tak jest. Aczkolwiek jakieś... nie chciałyśmy też, żeby ta wieś była taka głucha, aż tak, na pewno dzisiejsza nie. Wieś polska jednak trochę inaczej wygląda i ludzie, to nie jest już wieś z konopielki, tylko jest to, czy też taka wieś, też myślałyśmy oczywiście wśród inspiracji też gdzieś tam o proroku Ilii Słowodzianka. Dużo jest takich, ale właśnie nie chciałyśmy, widzimy tę wieś troszeczkę inaczej już. To jest ludzie na wsi, dziś mieszkający na wsi nie zajmują się uprawą roli, czy niewielu powiedzmy się zajmuje takim tradycyjnym jakby tym
no, wiejskim, taką pracą w polu i tak dalej, tylko są to ludzie, którzy pracują w lokalnej administracji, a to gdzieś tam w Radzie Powiatu, czy w gminie i tak dalej, czy mają jakieś sklepy, czy warsztaty, więc to trochę to inaczej wygląda też, ale tak, oczywiście myślałyśmy też o filmie gdzieś tam daleko, tym Made in USA, Liosy, tak ona się chyba nazywa, Klaudia Liosa. Tak, no jest trochę i oczywiście teatr w teatrze. Ale największą inspiracją życie, tak, jest jak zawsze. To jest największa inspiracja. Tak. Słuchajcie, dobrze. W takim razie przed Wami 6 miesięcy pracy. Po 6 miesiącach tekst zostanie wysłany do teatrów w Polsce, które już teraz zostały zaproszone do drugiej części naszego konkursu. Teatry sięgną po Waszą sztukę i będą się ścigały, by ją wystawić. Mamy taką nadzieję. Dziękujemy jeszcze raz. Będzie decydować, kto będzie potrafił to zrobić najlepiej. Mam nadzieję, że będziemy umieli to rozpoznać. Wtedy też będziemy mogli powiedzieć o tym, że powstał nie tylko tekst, ale będą jego szybkie, nowe wystawienia. Byłoby wspaniale, tak? Wspaniale. Także słuchajcie, trzymam kciuki, gratuluję jeszcze raz. Będziemy kibicować Waszej pracy, jeżeli pozwolicie. Będziemy się w międzyczasie łączyli, może podpytywali o coś. Bardzo chętnie, to zawsze będzie mobilizowało nas mocno. Nie dziękujemy, żeby nie zapeszyć, ale bardzo się cieszymy. Będziemy czytali Wasz nowy tekst. Gabriela, bardzo się cieszymy na tę pracę, tak. Tak. Dziękujemy. Do widzenia. Dziękujemy, do zobaczenia, do widzenia.